W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić trzy proste ćwiczenia, którymi będziesz mógł wyrównać poziom swojej miednicy, wyrównać swoje biodra i ćwiczenia, które sprawią, że lepiej poczujesz ciało i w konsekwencji będziesz mógł symetrycznie trenować, lepiej biegać i lepiej w ogóle się poruszać. Na samym początku stań sobie równolegle na szerokość bioder i popatrz, na jakiej wysokości są Twoje kostki. Czy mniej więcej są równo? Stań sobie wężej i zobacz, czy one są na równym poziomie. Porównaj swoje kolana. Stań sobie szerzej, zobacz, czy kolana są na tym samym poziomie. Możesz popatrzeć w lustro ewentualnie. Jak staniesz wąsko, zobacz, czy to się zmienia. Czy są również na tym samym poziomie rzepka, podstawa rzepki, czyli ta górna część rzepki, czy jest na tym samym poziomie. W końcu popatrz na swoje kolce biodrowe. To są takie kości, które wystają tutaj z przodu, tutaj na górze. I czy one, patrząc z daleka, są, kiedy stoisz oczywiście idealnie równo na ziemi, czy one są na jednym poziomie, czy jeden jest wyżej, a drugi jest niżej. Możesz też w ten sposób położyć sobie ręce na te talerze biodrowe, w ten sposób, i sobie z daleka zobaczyć, czy to jest równo, czy nie jest równo. Potem wykonujesz drugie badanie w pozycji leżącej, na plecach, na macie, możliwie blisko pośladkami przy ścianie, tak, żebyś miał stopy na szerokość bioder i ustawione równolegle. I teraz popatrz, czy one są na jednym poziomie. Czy jedna pięta jest wyżej, a druga jest niżej. Odnotuj, jaka jest różnica. Jeśli jesteś w stanie, posuń się jeszcze bliżej, tak żebyś widział, czy jest taka różnica, czy jest taka różnica, czy może lewa jest dłuższa. I sobie to spróbuj w jakiś sposób zanotować, albo poproś kogoś, by narysował ołówkiem kreskę na ścianie jednej i drugiej nogi i miejsce, w którym miałaś ułożoną miednicę. W pierwszym ćwiczeniu ustaw się tyłem do ściany w taki sposób, byś zarówno łopatkami, jak i pośladkami, jak i piętą była cała wyprostowana. Drugą nogę ustaw sobie wysoko, tak by twoje udo było pod kątem prostym mniej więcej w stosunku do biodra. I teraz ręce trzymaj sobie na talerzach biodrowych tutaj i staraj się balansować w tej pozycji w taki sposób, byś czuła, że jesteś ustawiony w poziomie. I teraz postaraj się przez 3 minuty wytrzymać w takiej pozycji. Napinaj cały czas pośladek, udo tej nogi, na której stoisz, ładnie, szeroko ustaw sobie stopę, przyklej łopatki do ściany i cały czas pracuj nad tym, by ta pozycja była taka aktywna i w miarę możliwości, by stać idealnie równo. Czyli próbuj delikatnie sobie pracować miednicą w przód i w tył. Próbuj subtelnie przemieszczać się w płaszczyźnie czołowej, czyli tutaj góra i dół, kolcami biodrowymi. I patrz cały czas przed siebie, staraj się czuć, co się dzieje z twoim ciałem. Myśl o tym, żeby się miednica nie skręcała w tym kierunku. Przez 3 minuty bądź w tej pozycji, oddychaj prawidłowo, głęboko w miarę możliwości do brzucha, wdech i długi wydech. Możesz oddychać przez 4 sekundy robiąc wdech, 6 sekund będąc na wydechu. To samo oczywiście powtórz na drugą stronę. Kiedy 3 minuty będziesz na tej lewej, później to samo wykonaj z lewą nogą na górze. Najpierw się ładnie ustaw, napnij sobie oczywiście pośladek, udo, i próbuj w tej pozycji ustać. Próbuj się też zastanowić, co się dzieje z twoim ciałem. Czy odczuwasz, że ta noga się mocniej skręca, a tamta była łatwiej ustawiona, lepiej ustawiona na wprost? Czy czujesz, że miednica bardziej opada w tym kierunku? Więc tutaj rękoma sobie próbuj, najlepiej gdybyś mogła robić to do lustra przodem, by kontrolować tutaj ten stopień pochylenia miednicy w płaszczyźnie czołowej. W kolejnym ćwiczeniu przechodzisz już do pozycji leżącej. W tym ćwiczeniu twoje nogi powinny być ugięte w stawach biodrowych mniej więcej pod kątem 90 stopni i podobnie kolana. Więc dla mnie tutaj to krzesło powinno być troszeczkę wyższe, więc de facto mógłbym sobie jeszcze podłożyć tutaj jakąś poduszkę pod moje łydki. I teraz twoim zadaniem jest maksymalnie się zrelaksować. Rękę skieruj częścią dłoniową do sufitu. Połóż ją swobodnie w ten sposób. I teraz musisz się skupić na tym, by rozluźnić swoje biodra i swoją miednicę. Musisz poczuć, że zarówno lewy, jak i prawy pośladek równo leżą na podłożu i mają z tym podłożem kontakt, że twoje łydki równo spoczywają na podwyższeniu i w tej pozycji możesz delikatnie się wiercić w lewo i w prawo. Możesz pracować w tej płaszczyźnie troszeczkę góra-dół.
Także również w płaszczyźnie, w poprzek Twojego ciała, ale generalnie musisz starać się przez 5 minut przebywając w tej pozycji, głęboko oddychając, cały czas koncentrować się mocno na tym, by Twoja miednica, kość krzyżowa równo przylegała do podłoża. Głęboko oddychaj, patrz przed siebie. Lekko balansuj i po chwili takiego balansowania znowu pomyśl o tym, czy równo leżysz miednicą na podłożu. Trzecie ćwiczenie wykonujesz w pozycji leżenia na ziemi i kładziesz się dosyć blisko ściany, tak byś mogła całe stopy oprzeć na ścianie i by w Twoich kolanach było mniej więcej 90 stopni i podobnie w Twoich biodrach tutaj też 90 stopni. Ręce znowu częścią dłoniową kładziesz sobie swobodnie na ziemi. Najlepiej nie za szeroko, nie za wąsko, tak pod kątem 45 stopni mniej więcej. I teraz ustaw sobie stopy na ścianie, mniej więcej na szerokość barków, czyli szerzej niż Twoja miednica. Wykonuj 30 powtórzeń w jednej serii takich ruchów bioder do środka, jakbyś chciała złączyć kolana, tylko zwróć uwagę, by one złączyły się idealnie na wprost przed Twoim mostkiem. Na zewnątrz do środka. Zwróć uwagę, że stopa zostaje cały czas w tym samym miejscu, tylko przetaczasz na zewnętrzny brzeg stopy, na wewnętrzny brzeg stopy, zewnętrzny, wewnętrzny. I w ten sposób, trzymając równo pośladki, kość krzyżową na ziemi, wykonujesz sobie swobodnie rotację. W jedną, w drugą. W jedną, w drugą. W 30 powtórzeniach. Po wykonaniu sekwencji tych trzech ćwiczeń możesz ponownie stanąć sobie przed lustrem i ocenić wysokość swoich kolan, wysokość swoich kolców biodrowych, położyć sobie ręce na talerzach biodrowych i zobaczyć, jak wygląda Twoja miednica, Twoje biodra. Możesz położyć się znowu pośladkami przy ścianie, w tym samym miejscu, gdzie te pośladki leżały, więc możesz sobie to jakąś książką albo czymś zaznaczyć, albo nakleić sobie plaster na ziemi, żeby dokładnie w to samo miejsce się przesunąć. Położyć nogi na ścianie, albo poproś kogoś, żeby ci zrobił zdjęcie, lub samodzielnie porównaj, jak te nogi są ustawione, czy się to wyrównało, czy się nie wyrównało. Pamiętaj, że tak naprawdę jedyną obiektywną metodą sprawdzenia tego, czy nogi są równe, czy nierówne, to jest wykonanie zdjęcia RTG, zdjęcia pomiarowego, czy też zdjęcia metrycznego, na którym można na komputerze zmierzyć odległości, poszczególne odcinki kości i zobaczyć, czy faktycznie jest jakiś skrót. Przyjmujemy też zasadę, że jeśli nie jesteśmy pewni, czy noga jest dłuższa, czy nie jest dłuższa, mówię my jako specjaliści, to ja osobiście uważam, że tego skrótu nie ma. Czyli jeśli ja patrzę i się zastanawiam, no tak naprawdę czegoś nie widzę, albo nie jestem pewien, czy widzę, to się tym po prostu nie przejmuję. Małe, delikatne, jakieś milimetrowe czy półcentymetrowe różnice na poziomie bioder, to nie jest nic, co w jakiś sposób istotny przeszkadza i co powoduje, że jesteś w stanie odczuwać jakieś dolegliwości. Bardzo często małe takie różnice, delikatne, są problemem u osób bardzo aktywnych, u takich, które trenują jakiś sport. Natomiast u osób, które są mniej aktywne, takie delikatne, bardzo małe różnice nie stanowią zazwyczaj dużego problemu. Moi drodzy, w tym odcinku to już jest wszystko. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze. Zapraszam Was serdecznie do grupy na Facebooku, która nazywa się Instytut Zdrowego Ciała Q&A, czyli Question and Answer. Dajcie znać, czy odcinek Wam się podobał i co byście ewentualnie chcieli zobaczyć kolejnym razem. Do zobaczenia. Cześć.